Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i chciałam nagrać takie szybkie wideo z Fadim. Fadi przyjechał do nas na konferencję. Pierwszy raz w ogóle miał kontakt z naszymi ludźmi, z ludźmi narodzonymi na nowo. I Fadi w ogóle jest z pochodzenia z Iraku. Zgadza się. Jednak urodził się w Warszawie, rodzice są z Iraku i właśnie rozmawialiśmy i Fadi mówił takie ciekawe rzeczy, takie bardzo budujące rzeczy, bo mówił, że całe życie czuł taką dziurę w sercu. Tak. Jak to było z tą dziurą? To było w ten sposób, że po prostu czułem, że czegoś brakuje. Tak od 6-7 roku życia zastanawiałem się świadomie, musi być coś więcej w życiu. Okej. Zastanawiałem się, szukałem czegoś. Okej. I zawsze się zastanawiałem, jak to jest z Bogiem, kto nas stworzył, jak zostaliśmy stworzeni, dlaczego. I te wszystkie tysiące tych wszystkich pytań w głowie. I była taka dziura w sercu, czegoś brakowało. Były niższe emocje. Po prostu czegoś szukałem. Nie da się tego opisać słowami. Ja wiedziałam, że jest coś więcej w życiu. I szedłem przez życie z pewną dziurą, czegoś, jakimś brakiem. Szukałem na różne sposoby, poznawałem ludzi, próbowałem różnych rzeczy duchowych, tak, żeby te dziury wypełnić, tak jak myślę, że większość ludzi tutaj. Tak. Każdy gdzieś zaczął i każdy idzie właśnie w tym kierunku, żeby wypełnić tę dziurę. I w pewnym momencie po prostu... Spotkałeś Sisę od nas z kościoła, tak? Spotkałem Sisę z kościoła. I po jakiejś dłuższej rozmowie, tak, po prostu złapaliśmy bardzo dobry kontakt. To nie była rozmowa intelektualna, to była rozmowa na poziomie sercowym, gdzie po prostu, prostu czujesz, że spotykasz właściwą osobę w właściwym czasie i miejscu. Jest taki flow informacji od serca do serca. Jest od razu zaufanie zbudowane. I po prostu wiesz, że chcesz z tą osobą dalej rozmawiać. Wiesz, że osoba ci rozumie, wiesz, że rozumiesz osobę. I po rozmowie powiedziała mi, że może się za mnie pomodlić. I po prostu powiedziałam, tak, pomódlmy się razem. I w ciągu takiej 3-minutowej modlitwy poczułem bardzo, bardzo, bardzo dużo ciepła w sercu. Tak jakby ta dziura, którą niosłem przez całe życie, zaczęła się powoli, tak jakby ktoś mnie dźgnął nożem kilka lat temu i tak jakby to się zaczęło leczyć i zacząłem czuć, że to się wyleczyło i potem każdy kawałek mojego serca się zapełnia takim spokojem i miłością. I przez takie 20 sekund czułem tego tak dużo, że było tak dużo miłości naokoło nas, tak jakby tutaj wciąż ludzie sobie chodzą z lewej i z prawej, a jesteśmy tylko tutaj i tak jakby tak dużo miłości w sercu, że po prostu poczułem, ta dziura się wypełniła. Wow. Coś po prostu, jedno z najpiękniejszych przeżyć, najbardziej magicznych w moim życiu. Wow. Mam taką listę z magicznymi momentami. To jest jedno z najmagiczniejszych. To jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń. Ja pamiętam to samo, kiedy ja się rodziłam na nowo, to do dzisiaj to jest najpiękniejsze wydarzenie w moim życiu. To jest wydarzenie takie, kiedy człowiek spotyka się z żywym Bogiem i miłość Boża i dobroć Boga wypełnia twoje serce. To jest coś nie do opisania, prawda? Tak. Tego nie da się słowami opisać. Teraz słuchacie, ale to są tylko słowa. Tak. To coś trzeba doświadczyć, żeby zrozumieć. Bo czym jest miłość? Jak komuś opisać miłość, jeżeli osoba tego nie doświadczyła? Tak. I przyszedłeś do nas na konferencję. I co się stało na konferencji? Opowiadałeś, że tam ktoś się cię modlił, padłeś pod mocą i co? Tak, więc to jest następne bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. To jest naprawdę bardzo dużo mocy. Bo miałem kilka takich podobnych doświadczeń, ale to było takim punktem kulminacyjnym. Tutaj na konferencji bardzo fajnie spędzony dzień i pod koniec była modlitwa ozdrowicielska, więc podszedłem i miałem kilka intencji, na przykład pozbyć się jakiegokolwiek strachu, lęku, żebym po prostu czuł czyste prowadzenie. I zaczęły się za mnie modlić 3 osoby. I zaczynam czuć się troszkę słabszy w ciele. I padam na podłogę, leżę na podłodze i bardzo, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Teraz oczywiście mówimy o rzeczach, których się nie da opisać słowami. Od razu jak się to opisuje słowami, no to traci na... Nie da się tego opisać słowami, ale po prostu
jeżeli mam powiedzieć kilka rzeczy, co się wydarzyło. Tak, powiedz. To zacząłem, leżałem tam. Mhm. Tak jakby podróż świadomości. Mhm. Bardzo dużo się wydarzyło, bardzo duży flow informacji. Mhm. Bardzo dużo się w głowie wydarzyło, bardzo dużo się w sercu wydarzyło. Tak. Usłyszałem właściwe rzeczy we właściwym miejscu od właściwych osób ponownie. Okay. I to trwało jakieś kilka minut. Ja na podłodze leżałem jakieś co najmniej 30 i poczułem bardzo dużo prądu w ciele, tak jakby przez głowę, ręce, całą klatkę i nogi. Poczułem się jak Neo z Matrixa. Tylko dlatego, że ktoś się dzisiaj modlił. Tylko i tylko. Okej. Okay. Czyli tyle prądu zostało wygenerowane przez to, że trzy osoby położyły na ciebie ręce i się modliły. Dokładnie. I o tym się niestety dzisiaj nie mówi w medycynie, a takie rzeczy są prawdziwe. I ja właśnie, tak. Ja właśnie tego doświadczyłem. Mam teraz doświadczenie tego i nie tylko był prąd, ale przez co najmniej 20 sekund nie mogłem poruszać palcami. Okay. Próbowałem poruszyć palcem, ale nie mogłem. I przez następne co najmniej 15 minut czułem, że mi się prawa noga trzęsie. I po prostu pozwoliły mi się trząść. Tyle prądu, coś tam, Boży prąd. Tak, Boży prąd. Coś tam się działo, coś tam się w systemie układało. Okej. Okay. I czy miałeś doświadczenie takiego uzdrowienia? Jeszcze raz. Bo mówiłeś, że miałeś takie doświadczenie uzdrowienia po tym wszystkim. Tak. Poczułem, że tak jakby bardzo wielki ciężar z mojego serca po prostu zniknął. Wow. I właśnie jedną z intencji było pozbycie się strachu i czuję się od tamtej pory dużo, dużo, dużo spokojniejszy. Okej. Okay. Taki spokój wewnętrzny, który po prostu zniknął, gdy ten ciężar zniknął. Tak, mówiłeś, że masz taki pokój w sercu teraz, tak? Tak. Błogość, kontakt z Bogiem. Bo jeszcze jedno, więcej, tak. Tak? Tak. Jeszcze jedną taką bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że tak jak do tej pory to miałeś takie wrażenie, że jakby nie miałeś takiej pewności, kiedy próbowałeś nawiązywać kontakt z tym Bogiem, a teraz, że masz taką pewność, że masz pewność, że Bóg jest z tobą i że już nie ma takiego dystansu i oddzielenia, czy faktycznie Bóg cię prowadzi, czy nie, prawda? Tak, wcześniej się właśnie dużo zastanawiałem, szczególnie gdy szukałem i próbowałem różnych praktyk. Czułem, że cały czas jestem bliżej Boga, a zawsze był ten głos w głowie, czy to akurat prowadzenie Boga, czy nie. Czy to jest może moje ego, a może to są tylko moje myśli, a może tak, ja po prostu sobie tak wyobrażam. Dokładnie. I od tamtego czasu czuję właśnie tak jakby moja wola i wola Boga to jest tak jakby coś razem. Dużo... Tak, tak, dokładnie. Przyjaciele, to jest takie kolejne niesamowite świadectwo z Kościoła Mocy. Jeżeli jeszcze nigdy nie poznałeś osobiście Jezusa Chrystusa, to właśnie opowiadamy o tym, że w momencie, kiedy człowiek spotyka się z żywym Bogiem, serce do serca, realnie jego serce i ta pustka, która towarzyszy ludziom, ta pustka taka egzystencjalna zostaje zapełniona, ta pustka w sercu człowieka. I naprawdę jest to niesamowite doświadczenie, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, wszystko się zmienia i człowiek rodzi się na nowo. I jest to takie właśnie doświadczenie, które czasami to jest taka prosta decyzja serca, a czasami to jest właśnie takie spektakularne, emocjonalne doświadczenie Boga, że człowiek leży na podłodze i się i przechodzą go różnego rodzaju prądy, ale wszystko to, co tutaj opisaliśmy, to jest właśnie takie doświadczenie emocjonalne tego, że Fadi spotkał osobiście żywego Jezusa Chrystusa i że w ogóle został napełniony Duchem Świętym, no i chodzi taki nakręcony od tamtej pory, chodzi nakręcony, chce się modlić o ludzi, jest pełen radości i pełen pokoju, tak? Tak. Tak. Czyli polecasz to doświadczenie? Tutaj tak, oczywiście, bez najmniejszego zastanowienia się i wiem, że takie uzdrowienia właśnie dużo ludzi idzie do lekarza i modlą się, że dostaną coś od lekarza, że to ich uleczy, ale tak naprawdę uleczenie jest w sercu, gdy się po prostu zgadzamy i decydujemy, że chcemy się tego czegoś pozbyć, oddać to coś. Amen. Kochani, fantastyczne świadectwo Fadi, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Przyjaciele, jeżeli nigdy do tej pory nie miałeś doświadczenia spotkania żywego Jezusa Chrystusa, a chciałbyś, to skontaktuj się z nami. Amen. Dziękuję. Dzięki. Pa. Trzymajcie się i bardzo polecam. Super.